Jak zwracać się do kobiety o imieniu Kila? Ty! Kila! Dzień dobry, Ekstern Baru na Wilanowie. Kręcimy tu 20 epizod 50 stosowych koktajli. Mój suchar na powitaniu, oprócz tego, że wymaga dużej ilości wody, żeby go przepić, też jest podpowiedzią, czego będziemy używali, bo tak, będziemy używali tequili i tak, będziemy robili cantarito. Historia tego koktajlu nierozerwalnie łączy się z innym klasycznym koktajlem na bazie tequili, czyli Palomo. A dlaczego? Ponieważ jeden i drugi wymaga sody grejpfrutowej, a ta, jak wiemy, zaczęła być popularna w Meksyku, czy też eksportowana ze Stanów do Meksyku na początku lat 50. XX wieku. Faktem jest, że cantarito to bardziej rozbudowany koktajl, wymaga większej ilości składników i jeżeli chcemy go zrobić w tradycyjny sposób, powinniśmy użyć klasycznych glinianych kubków zwanych jarrito de barro. Czy jakoś tak, no ja specem od hiszpańskiego nie jestem, ale są to kubki, w których serwuje się tequilę. W Meksyku, w Jalisco na przykład. Tak na marginesie, Palomo już robiłem, więc możecie sobie porównać oba filmiki i obie receptury. Ja wam wrzucę link w opisie tego filmu, żeby było łatwiej, a teraz zabieramy się za cantarito. Cantarito możemy zbudować bezpośrednio w szkle albo wstrząsnąć, tylko pamiętajcie, żeby nie wlewać tam sody grejpfrutowej. Natomiast ja wykorzystam pierwszą technikę. Także do wysokiego szkła wlewam po kolei 50 ml tequili gold, 30 ml świeżego soku pomarańczowego, 20 ml świeżego soku grejpfrutowego, 15 ml limonki oraz szczyptę, dosłownie szczyptę soli. Polecam wam najpierw oczywiście koktajl zamieszać, żeby ta sól się rozpuściła. Inaczej jak dodamy lód, to będzie już ciężko. To, co nam pozostało, to szkło i koktajl uzupełnić lodem. Delikatnie wymieszać. Dodać sodę grejpfrutową. Leciutko skłócić ze sobą składniki. I udekorować, a dekoracja jest dziecinnie prosta, jest to po prostu cząsteczka limonki. I tak właśnie wygląda cantarito specjalnie dla was, ode mnie. A teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Wow! Cytrusowe uderzenie. Cytrusowa moc, ale pomimo tego tequila cały czas jest wyraźna, w ogóle się nie gubi, co, umówmy się, idealnie pasuje do właśnie cytrusowych nut, które wywodzą się z tequili. Serdecznie wam polecam, bo kto zabroni wam na trochę letniego orzeźwienia podczas jesieni czy zimy? A ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie, tak, to jest pyszne, subskrybujcie z pamiętniczka barmana. Oglądajcie więcej filmików i pamiętajcie, że książka Koktajle alkoholowe nie tylko Aperol nadal jest w sprzedaży, a link klasycznie znajdziecie w opisie tego filmu. Ja żegnam się z wami, do zobaczenia za tydzień i do następnego mieszania.